to, z czym większość Polaków się zmaga, myślę, to jest taka zimowa depresja i przede wszystkim trzeba z niej wyjść. Trzeba zacząć od jakichś prostych ćwiczeń. Jeśli nie byliśmy osobami aktywnymi, nie rzucamy się na 8 treningów tygodniowo, tylko zaczynamy powoli, staramy się wdrażać, zobaczyć, która dyscyplina nam odpowiada. Jednemu odpowiada basen, drugiemu siłownia, trzeciemu zajęcia fitness. Ja to bym nawet dał zwykłe podskoczki, takie naprawdę. Podskoki, bieg w miejscu, takie ćwiczenia. Rower, rolki, spacery, naprawdę takie po prostu, żeby się rozruszać po tej zimie, po tym siedzeniu w domu. Albo ćwiczenia z własnym ciałem, nawet w domu można sobie poćwiczyć, w internecie jest mnóstwo programów. W ogóle sam trening dąży do tego, czy ma w zamiarze to, żebyśmy mieli prawidłową postawę ciała. Ćwiczenia po prostu wykonywane w sposób prawidłowy są bardziej efektywne, więc rzeczywiście te rezultaty są o wiele szybsze i o wiele lepsze, jeśli wykonujemy w prawidłowy sposób te ćwiczenia.